Zwycięstwem siatkarek Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie zakończyły się finały akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce, które były rozgrywane w Poznaniu. Ekipa z Podkarpacia w fazie grupowej przegrała jedno spotkanie, a po drodze do złota pokonała w ćwierćfinale Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. W finale krośnianki pokonały 3-0 Akademię Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie. Wiedzieliśmy, że dla nas sukcesem będzie tak naprawdę tylko wygranie tych mistrzostw. Udało się to z małymi problemami, no ale osiągnęliśmy cel. W meczu finałowym pokazaliśmy, kto jest najlepszą drużyną w turnieju, no i myślę, że zasłużenie sięgnęliśmy po złoto. Możemy się bardzo cieszyć. Wielkie gratulacje dla dziewczyn, bo takie turnieje są jednak męczące, kosztowały ich to dużo wysiłku, ale na koniec można się cieszyć. Udało nam się poczuć nas z drużyną z Wistuli, no ale teraz pokazałyśmy, że to był przypadek i w pięknym stylu wygrałyśmy. Miałyśmy siłownię, dwa razy dziennie treningi, wszystko byłyśmy przygotowane. Dużo ćwiczyliśmy obrony, zagrywki. W każdym elemencie starałyśmy się pracować, żeby jak najlepiej się zaprezentować na tym turnieju. Bardzo fajnie, dużo nowych osób poznaliśmy. Myślę, że będziemy bardzo fajnie wspominać ten turniej. My jechałyśmy po złoto głównie, więc nasz cel został spełniony. Męska drużyna z krośnieńskiej uczelni uplasowała się w mistrzostwach na trzecim miejscu.